Samborze uczczono setną rocznicę śmierci biskupa Pelczara. 29 kwietnia główne uroczystości odbyły się w samborskim kościele świętego Jana Chrzciciela. To właśnie tam w 1864 roku, zaledwie miesiąc po święceniach kapłańskich, rozpoczął swoją posługę przyszły święty kościoła katolickiego, wówczas 22-letni ksiądz Józef Pelczar. Uhonorowanie założyciela Zgromadzenia Sług Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęto referatem o jego drodze życiowej. W uroczystości wzięły udział siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego z Ukrainy i Polski. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Msza święta zakończyła się błogosławieństwem i uczczeniem relikwii świętego biskupa Józefa Pelczara. Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego z Matką Generalną i wspólnotą służebnic Najświętszego Serca Jezusa, umiłowani bracia i siostry. Na dzisiejsze zgromadzenie w Samborze, nasze dzisiejsze zgromadzenie w Samborze staje się wielkim dziękczynieniem za osobę świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nade wszystko założyciela Zgromadzenia Sióstr Sercanek, niosących w każdym czasie i miejscu swej obecności zawołanie chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jesteśmy dzisiaj w Samborze, ponieważ początki drogi kapłańskiej świętego Józefa Sebastiana Pelczara tutaj się zaczęły. I to tutaj odkrywał swoje talenty jako znakomity spowiednik, przyjaciel młodzieży oraz oparcie dla chorych i ubogich. Stąd też wyruszył na studia do Rzymu, a po ich zakończeniu powrócił na tę ziemię, tym razem do Wójtowicz, jednej z najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych parafii. Był to trudny teren pracy dla kapłana, gdyż wierni stronili od kościoła i sakramentu. Uznał więc, że pracę należało zaczynać od dzieci, w nadziei, że być może przyniesie ona owoc w ich dorosłym życiu. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Dziękując Panu Bogu za dar świętego Józefa Sebastiana Pelczara, niesiemy w darze ornat. Cieszę się, że w tak sposób uroczysty i godny mogliśmy złożyć dziękczynienie Panu Bogu za dar świętości świętego Józefa Sebastiana Pelczara,